Dzień dobry Państwu. Z okazji zbliżającego się 24. biegu Solidarności w Kołobrzegu, Radio Kołobrzeg przeprowadza wywiady z działaczami, z ludźmi, którzy walczyli o niepodległość, o niepodległą Polskę. Jerzy Kołakowski przywiózł wolność do Polski, można tak powiedzieć, ponieważ wyjechał przed sierpniem, jak pamiętam, i wrócił już z wolną Polską ze Stanów Zjednoczonych i budował tą wolną Polskę. Tutaj dzisiaj jest wójtem Ustronia Morskiego i w Ustroniu Morskim toczy się rozmowa. Witam pana wójta serdecznie. Witam serdecznie. I jako przedstawiciela tego pokolenia, które czekało na wolną Polskę, zanim zapytam o tą refleksję, o tą klamrę, proszę jeszcze powiedzieć, bo to jest taki problem, z którym się tutaj borykamy. Odnosimy wrażenie i potwierdzają to nasi rozmówcy, że wojownicy o wolną Polskę odchodzą w zapomnienie. Czy nie ma pan tutaj jakichś obserwacji, no nie zapytam wprost podobnego zdania. Czy pan pamięta tych ludzi, którzy w Kołobrzegu walczyli o wolną Polskę, którzy byli internowani, stracili kariery i do dzisiaj nieraz często jest tak, że niezbyt dobrze im się wiedzie? No tak, oczywiście, że znam tych ludzi. Najbardziej chyba tak, mówię, może nie tyle z Kołobrzegu, jak pani marszałek Anna Stark, która... Senator w tej chwili. Teraz tak. Kiedy wróciłem ze Stanów Zjednoczonych, właśnie tak zapoznaliśmy się wtedy, kiedy jeszcze była przewodniczącą. No i tak jakoś zostało nam. Bo pan razem wrócił w 90 roku już do wolnej Polski. 13 grudnia, dokładnie, 13 grudnia 93 roku. Wróciliśmy, i przywiózł pan swoje te idee amerykańskie, wolnego państwa, wolnego kraju. I tu spotkał się pan już wtedy z panią Anną Stark, która była szefową regionu. Tak, ja długo nie wiedziałem, co z sobą zrobić, bo po przyjeździe tutaj już z powrotem do kraju chciałem trochę działać i coś robić dla kraju, bo brakowało mi tego, powiem szczerze, w Ameryce. Chociaż tam też zajmowałem się, pracowałem w dziennikarstwie w kalejdoskopie polonijnym w Filadelfii. Jest taki program telewizyjny przez wiele, wiele lat. Zresztą byłem jednym z założycieli tego programu i tam miałem informacje jakby na pierwszej linii. Więc wiedziałem, co się dzieje w Polsce, w Europie. Tak. Natomiast brakowało mi tego i usilnie chciałem wrócić. To było właśnie też powodem takim, że bardzo, bardzo tęskniłem za krajem, za rodziną też. I moja żona nie bardzo chciała wracać, nie chciała wręcz. Ale postawiłem na swoim, ale dzisiaj nie narzeka. Mhm. Dzisiaj się cieszy, że wróciliśmy. Jak ten pierwszy ogląd właśnie, bo wracam do tego pytania, czy ci ludzie, którzy przynieśli nam wolność, czyli to pokolenie w tej chwili 60-70... To jest wiele osób, które działały, no ja pamiętam, przecież Stasiu Gawłowski, pan minister, też no, prywatny kolega, wtedy minister? Pan Stanisław, no działał w Solidarności przecież, razem z panią marszałek, z panią senator. Dzisiaj i no wiele osób z Koszalina, Władek Ec, pamiętam, i Danusia Czernieleska, która dzisiaj jest przewodniczącą, pamiętam jeszcze pana prezydenta Koszalina, no wiele osób, które też już odeszli. Czy ci ludzie odeszli, wracam do tego? A w Kołobrzegu, no oczywiście, to też to pamiętam po powrocie, no przecież był przewodniczącym Mietek Grab, którego też wspierałem w tych biegach tutaj Solidarności właśnie. I ten bieg, aż mi się wierzy, nie chciałem, jest 24. Tak powiem szczerze, przestałem troszeczkę działać w tym zakresie, dlatego że mam inne obowiązki, teraz nie bardzo mogę się zaangażować już tak mocno. Poprzednio w starostwie też starałem się wspierać, pomagać. No teraz jest sytuacja troszeczkę trudniejsza, ale no, to jest taki bieg, który mówi, zawsze mówię, Jezu, to już kolejny rok minął. Tak jakby... Po prostu kolejny rok był. Zawsze końcówka, ostatni tydzień sierpnia. Część działaczy zapowiedziała, znaczna część, że przyjdzie w niedzielę się pokazać, ale ponawiam pytanie, czy Polska w sposób właściwy hołduje swoich bohaterów? Jak na przykład wiemy z przekazu, jak się to dzieje w Stanach, w innych państwach Europy, nawet ostatnio już tak zupełnie... Ci patrioci, którzy walczą w mundurach o godność kraju, na różnych frontach, okazuje się, że są u nas zapominani, zaniedbani wręcz. A tutaj historia jeszcze chodzi po ulicach,
bo to są ludzie, no, którzy przecież są na dotknięcie ręki w tej chwili. Jak by pan to w takim stylu amerykańskim zobaczył przez pryzmat na przykład tych działań? No muszę powiedzieć, że bardzo boli mnie serce, że jest taki podział między tymi osobami, które wtedy były razem i działali razem, a dzisiaj no, są największymi chyba wrogami. Boli mnie serce z tego powodu. Przecież też pamiętam, jak był opluwany Wałęsa, jeszcze jak byłem w Ameryce. Co mi się już bardzo... wtedy była negatywna kampania, ale przez komunistów prowadzona. Nie jest to do końca prawda, bo przecież pamiętamy porozumienie centrum, jak znaczy, działało. W Polsce zaczęło się mówić źle o Wałęsie już po wyborach. Cały świat mówił, wiedział o Wałęsie i wszyscy wiedzieli, że to jest taki symbol wolności, a w Polsce, a Polacy tego jakby zapomnieli o tym. I to jest niesmaczne, że właśnie te osoby, które razem były, dzisiaj mówią zupełnie inaczej, innym językiem jakby. I czują się, nie wiem, czują się po winni, czy ja nie mam zielonego pojęcia, czy dzisiaj te oskarżenia tych ludzi, którzy gdzieś tam kiedyś działali, założyli im tam teczki, przecież każdy jakąś tam historię miał, ale opluwanie się w ten sposób to jest niemoralne i bardzo ubolewam. Jak to z perspektywy amerykańskiej wygląda? Bo był przecież tam cały czas trwa walka polityczna. No tak, ale tam kończą się wybory i topory zakopane i do widzenia. I trzeba dalej pracować, dogadywać. A tutaj nie jest, tu jest cały czas ta walka od samego początku do końca i nieładnie to jest. No nieładnie. No, sporo osób takich, którzy po prostu z niesmakiem to widzę. Jedna z osób, z którą przeprowadzałem wywiad. Ale cenię te osoby, które były, rzeczywiście walczyli, narażali się wtedy, stracili pracę, no, ale trudno byli inwigilowani i no nie, no zgadza się, tutaj nie ma żadnego... Panie wójcie, była taka sytuacja, że jedna z osób już poza mikrofonem po skończonym wywiadzie powiedziała mi takie gorzkie słowa, no nie puszczę tego, bo nie chcę, ale brzmiały one mniej więcej tak, jak umrzemy, to nas docenią. No nie jest to tak, myślę. Nie tak do końca, bo historia też oceni tych ludzi i już ocenia. Przecież to już minęło kupę lat. No nie ale dobra, no to mamy bohaterów. Ja nie byłem bohaterem, ani nie byłem represjonowany. Owszem, paliłem flagi czerwone jako młody chłopak z kumplem. Pamiętam jeszcze, mieliśmy taką zapalniczkę porządną i bardzo dobrze się paliły te flagi. Pewnie jak mnie złapali wtedy, to nie byłoby zmiłuj i to były czasy 1 maja, gdzie wszystkie flagi czerwoneśmy spalili. Parę razy tak było. No i dociekali, kto to był. No nie udało mi się znaleźć tego, bo to wieczorami robiliśmy, czy nawet w nocy. No ale mówię, no te osoby na pewno są zasłużone, które były. Ja byłem pierwszym, ja zapisałem się w 80 roku, jeszcze pracowałem w Ikarze, w Kołobrzegu, więc to tam te pierwsze kroki moje solidarnościowe były. Potem wszystkich tych, którzy pozapisywali się do Solidarności, wzięli do wojska. Mnie też wtedy. Pierwsze pamiętam, jak zrobili zbiórkę i pytali się, kto należy do Solidarności. Tak powiem, że po cichu wtedy to właśnie tak było, że po cichu wszyscy mówili, że prawie, że należą. Tam 90% tych żołnierzy, którzy byli z nami. Ale jak padło pytanie na zbiórce, kto należy do Solidarności, to wystąpiło tylko kilka osób. No ja chyba z 5, o ile dobrze pamiętam, a stało nas tam ze 100 osób. No i kazali nam zostać. Przyszedł tam jakiś kapral, pamiętam, i powiedział, my wam koty obrzydłe, wybijemy z głowy Solidarność. Kazali nam pójść po plecaki i w pole. Pamiętam, że to były takie jedyne represje, które mnie spotkały. No to z dowcipem można wspomnieć. No tak, dzisiaj fajnie było. Czyli generalnie można jest... fragment rozmowy zamknąć, że ci ludzie są niedocenieni, jak pan uważa? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ta mentalność tych ludzi jest zupełnie jakby nie z tej planety. No. Niektórych, bo niektórzy działacze, którzy działali, dzisiaj są i na scenie politycznej działają, ale takie opluwanie się, ten był agentem, ten był tamtym, to jest po prostu... Boli. No boli mnie, bo ja wiem, jak łatwo ludzi można skrzywdzić przez takie gadanie. Polska jest wolnym. Siedzimy tutaj na plaży, jeszcze pamiętam za młodego chłopaka, to po 22 bronowali plażę i nie wolno było wchodzić w ogóle nad morze.
robiliśmy różne numery, żeśmy cofali się tyłem, tak jakby wyglądało tak. Która szybko tutaj bo to wojsko. Był garnizon. Tak, wojsko przyjeżdżało, patrzyli, co się, kto wyszedł. A może jakiś Niemiec albo tam Amerykanin. No, pamiętamy też Stonkę też, no ciekawe chwile. Stonkę no. Później. No. Ucieczki na Bornholm kajakami też pamięta, mówiło się w Ustroniu wtedy o no, tym. No były takie próby przecież tutaj, jasne, że tak, wiemy o tym doskonale. I o tym się mówiło też gdzieś tam, Wolna Europa, pamiętam radio, u nas było na co dzień w domu. Słuchaliśmy wszyscy, cała rodzina. No. Czyli jedyne wydarzenie. W dobrym miejscu umówiliśmy się na wywiad. Tak, no jeszcze można lato, tu, jest sporo osób. Tutaj jest otwarte morze, czyli taki powiew wolności bałtyckiej, a tutaj plaża, która będą się śmiali pewnie młodsi z tego, ale tak było, zaświadczamy, że no, tak była było, bronowana. Było, oj było, no wystarczy spojrzeć na filmy Barei, który nam przyniósł tyle radości w tych swoich filmach. Niektórzy się pytają, młodzi ludzie, czy to prawda jest? Tato, to jest prawda? Ja mówię, no niestety tak. No, tak niemożliwe, niemożliwe, nie chcą wierzyć. No, no jak jeszcze taki kawał był o że jak mówiliśmy, że w sklepach był tylko ocet i musztarda, to wszyscy mówią, no jak to? W Biedronce tylko musztarda i ocet? No, tak. Przypominam, że przyjął pan tak. Też jako dziennikarz wtedy ze Stanów taki powiew wolności, bo tak, obserwowaliśmy, jaką kamerę pan przywiózł. Nikt takiej w Polsce tutaj nie miał wtedy w tym no, formacie. Kłada pan przywiózł, którym jeździliśmy na reportaże razem jeszcze zimowe. No i tak dzisiaj mamy to wszystko. No. Są kamery takie jak na całym świecie. Są... No dzisiaj rewolucja jest tutaj. Ja już jestem analfabetą, powiem szczerze, jeżeli chodzi o te tematy. No, trzeba sobie powiedzieć, to jest taka prawda. No, ale wtedy był pan w czołówce. No tak, to było jedno z lepszych, bo moja kamera, którą musiałem sprzedać w Ameryce, to była na system NTSC, a tutaj był system PAL, więc ona byłaby mi tu nieprzydatna zupełnie. Tak, no, ale nie było, tylko partia miała kamery, dokładnie. Były reglamentowane. Kupiłem na wyjazd, kupiłem sobie kamerę porządną taką, chciałem tutaj trochę powojować. No i udało się, myślę, że w kablówce troszeczkę popracowałem. Cieszę się, bo dalej tutaj jest pan prezes. To z tym prezesem pracowaliście? Z bratem, no niestety nie żyjącym już. Tak, tak. Pana Jarka bratem. No. Dziękuję za tą garść wspomnień. Ale kablówka się rozwinęła, widzę, że bardzo ładnie. Cieszę się. Radio się rozwinęło. Chciałbym, żeby w Ustroniu była. No proszę bardzo. No właśnie. Dziękuję. I radio też, oczywiście. Radio jest. Dziękuję bardzo. Serdecznie za rozmowę. Dziękuję z okazji rocznicy kolejnej Solidarności, a w Kołobrzegu przypominam... A jeszcze muszę powiedzieć, że mój wnuk się urodził 31 sierpnia. Aha. Panie redaktorze, na 20-lecie Solidarności jechałem akurat autobusem wtedy do Gdańska na uroczystości i właśnie takie wydarzenie miłe mnie spotkało. Także wnuk się urodził 31 sierpnia. No. 13 powrót do kraju, symboliczny. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypominam Państwu, że rozmawialiśmy z okazji niedzielnego biegu 24 Solidarności, gdzie sądzimy, dzięki także naszym audycjom, część z Państwa spotka się i przybije sobie piątki. Tak jest. Tego bym sobie życzył i wszystkim chyba. Dziękuję bardzo.